Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj proszę Państwa do zrobienia ze mną takiej bardzo prostej bombki. Jak widzicie Państwo, bombka jest zrobiona wzorem filet, tak? I ma wrobioną taką śnieżynkę, tak? I tych śnieżynek na bombce mamy 4. Jak widzicie Państwo, obie bombki robiłam jednakowo, jednakową nitką i szydełkiem. I po prostu inaczej troszkę mi się już balon nadmuchał i ta jest troszkę większa, ta jest troszkę mniejsza. Bombki mają średnicy około 10-11 cm. I drodzy Państwo, ja oczywiście tradycyjnie swoje bombki robię kordonkiem filo diskozia 8x3 i używam szydełka 1,75. To co? Zaczynamy robić bombkę. Oczywiście zaczniemy od oczek łańcuszka. I zrobię tych oczek 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I połączę w kółeczko oczywiście oczkiem ścisłym. I zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek kółeczku, tak? Teraz nawinę nitkę i na kółeczku zrobię drugi słupek. Nawinę nitkę i na kółeczku zrobię trzeci słupek. Nawinę, zrobię czwarty słupek. Tą niteczkę oczywiście sobie cały czas wrabiam. Nawinę piąty słupek. Nawinę szósty słupek. Nawinę siódmy słupek. I takich słupków na kółeczku zrobimy 16. I ja już zrobiłam 16 słupków. I teraz oczywiście wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka i połączę oczkiem ścisłym. I teraz zrobię tu 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Nawinę, na kolejnym słupku zrobię słupek i oczko łańcuszka. Nawinę. Na kolejnym słupku słupek. Uciekła mi nitka. I oczywiście oczko łańcuszka. Nawinę. Na kolejnym słupku słupek. I oczko łańcuszka. Nawinę nitkę. Na kolejnym słupku słupek. I oczko łańcuszka, nawinę i na kolejnym słupku słupek. Czyli w drugim rzędzie, drodzy Państwo, na każdym z tych słupków z pierwszego rzędu robimy słupek, ale wszystkie te słupki oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka. I ja już zrobiłam drugi rząd, czyli w drugim rzędzie zrobiłam również 16 słupków, ale wszystkie te słupki oddzielam jednym oczkiem łańcuszka. Czyli teraz zrobię jeszcze jedno oczko łańcuszka i połączę rząd w trzecim oczku pierwszego słupka. I teraz, proszę Państwa, tak by się wyginało, to proszę się tym nie przejmować, zaraz w kolejnym rzędzie nam się to wszystko ładnie wyrówna. I teraz jestem na słupku, czyli tu zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek w trzecim rzędzie i oczko łańcuszka na małą poprzeczkę. Nawinę nitkę i teraz pomiędzy słupkami na tym oczku łańcuszka zrobię słupek. Oczko łańcuszka, tym razem zrobię słupek na słupku. Czyli to już będzie trzeci słupek, oczko łańcuszka, nawinę i teraz pomiędzy słupkami zrobię słupek. Czyli w trzecim rzędzie robimy słupki na słupku, oczko łańcuszka i słupek pomiędzy słupkami, czyli na tym oczku łańcuszka, tak? Oczko łańcuszka,
słupek na słupku, oczko łańcuszka i słupek pomiędzy słupkami. I drodzy Państwo, tak pracujemy do końca rzędu, czyli w trzecim rzędzie robimy słupek na słupku, słupek pomiędzy słupkami, czyli tych słupków powinniśmy mieć 32. I wszystkie te słupki oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka. I ja już skończyłam rząd trzeci, czyli w rzędzie trzecim na każdym słupku i na każdym tym małej poprzeczce z jednego oczka łańcuszka robiliśmy słupek i wszystkie te słupki oddzieliliśmy jednym oczkiem łańcuszka. I w trzecim rzędzie tych słupków mamy 32. Ja już sobie oczywiście połączyłam oczkiem ścisłym i teraz przejdziemy do rzędu czwartego. Zrobię tutaj 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i tym razem zrobię 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę i przejdę od razu na kolejny słupek i zrobię słupek. I teraz znowu 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek i zrobię słupek. Czyli w czwartym rzędzie pracujemy tylko na słupkach z poprzedniego rzędu, czyli na każdym tym słupku robimy słupek, ale wszystkie te słupki oddzielamy 2 oczkami łańcuszka. Czyli w czwartym rzędzie będziemy mieli 32 słupki i wszystkie te słupki będziemy mieli oddzielone 2 oczkami łańcuszka. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd czwarty, czyli w rzędzie czwartym na każdym słupku robiliśmy słupek i przechodząc na kolejny słupek robiliśmy 2 oczka łańcuszka. I teraz przejdziemy do rzędu piątego, czyli zrobię tutaj 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i będziemy powtarzać to samo co w poprzednim rzędzie, czyli 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę i na kolejnym słupku zrobimy słupek. I znowu 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na kolejnym słupku zrobię słupek. Czyli w tym rzędzie również będziemy mieli 32 słupki i również będziemy je oddzielać 2 oczkami łańcuszka. Czyli 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na kolejnym słupku słupek. 2 oczka łańcuszka i na kolejnym słupku słupek. I teraz, drodzy Państwo, tak pracujemy do końca rzędu i po skończeniu tego rzędu taki sam rząd zrobimy jeszcze jeden, tak? Czyli tam, gdzie mamy słupek, 2 oczka łańcuszka, razem będziemy mieli 3 takie rzędy, tak? Ten poprzedni rząd, ten rząd, który skończymy teraz do końca i jeszcze jeden rząd zrobimy słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek, tak? Czyli po skończeniu tego rzędu taki rząd zrobimy jeszcze jeden. I ja już skończyłam, tak? Czyli mam 3 rzędy, słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek. I już się nam zaczyna troszkę bombka wyginać, tak? I teraz, drodzy Państwo, już będziemy robić, wrabiać w tym rzędzie, będziemy wrabiać tą śnieżynkę, tak? Czyli oczywiście zrobię na tym pierwszym słupku 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek w rzędzie i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, uciekło, i na kolejnym słupku słupek. I teraz, drodzy Państwo, już będziemy wrabiać śnieżynkę. Jak widzicie Państwo,
W pierwszym rzędzie motyw ma pełną kratkę, pustą i pełną kratkę. Czyli teraz zrobimy pełną kratkę, czyli na poprzeczce zrobię dwa słupki. Raz, dwa. I na słupku zrobimy słupek, tak? Jedna pełna kratka zawsze ma cztery słupki, tak? Jeżeli mówimy o ilości jednej kratki, tak? Bo gdybyśmy robili dwie kratki, to by tych słupków było 7. Teraz zrobię dwa oczka łańcuszka, ponieważ ma być teraz pusta kratka. Nawinę nitkę i na następnym słupku zrobię słupek i powstała pusta kratka. I teraz ma być znowu pełna kratka, czyli na poprzeczce zrobię dwa słupki. I na słupku zrobię słupek. I to jest pierwszy motyw w bombce, tak? Tych motywów, tak jak mówiłam, będzie 4. Teraz zrobimy 5 kratek pustych, czyli raz, dwa, słupek na kolejnym słupku, to jest jedna kratka pusta. Raz, dwa, słupek na kolejnym słupku, to jest druga kratka pusta. Raz, dwa, słupek na kolejnym słupku, to jest trzecia kratka pusta. Raz, dwa, słupek na kolejnym słupku, to jest czwarta kratka pusta. Raz, dwa i słupek na kolejnym słupku i to jest piąta kratka pusta, tak? Czyli tu ma motyw ma trzy kratki nam zawiera i teraz do następnego motywu raz, dwa, trzy, cztery, pięć kratek pustych i znowu powtórzymy motyw, tak? I teraz zrobię kratkę pełną, czyli na poprzeczce dwa słupki. I na słupku słupek. Teraz musimy zrobić kratkę pustą, więc dwa oczka łańcuszka. Na kolejnym słupku słupek. I teraz znowu kratka pełna, czyli na poprzeczce dwa słupki. I na słupku zrobimy słupek. I teraz znowu zrobię 5 kratek pustych, tak? Czyli raz, dwa, słupek na kolejnym słupku. To jest jedna kratka. Raz, dwa, słupek na kolejnym słupku. To jest druga kratka. Raz, dwa, słupek na kolejnym słupku. To jest trzecia kratka. Raz, dwa, słupek na kolejnym słupku, to jest czwarta kratka. I raz, dwa, i słupek na kolejnym słupku, i to jest piąta kratka. I teraz znowu zrobimy motyw, tak? Czyli pełna kratka, czyli na poprzeczce dwa słupki. I na słupku zrobimy słupek. Teraz zrobimy pustą kratkę, czyli dwa oczka łańcuszka. Na kolejnym słupku słupek. I teraz znowu zrobimy pełną kratkę, tak? Czyli na poprzeczce dwa słupki. I na słupku słupek. I teraz, drodzy Państwo, znowu zrobimy 5 kratek pustych, tak? I po tych 5 kratkach pustych znowu zrobimy kolejny motyw, tak? Czyli kratka pełna, kratka pusta i kratka pełna. Ja już zrobiłam ostatni motyw, tak? Czyli kratkę pełną, kratkę pustą, kratkę pełną. I teraz proszę zobaczyć, tutaj jak zaczynaliśmy, to robiliśmy 2 kratki puste i teraz akurat 3 kratki mi zostały do zrobienia puste, czyli razem będę miała również między kolejnym motywem, między ostatnim a pierwszym, będę miała 5 kratek pustych. To jest jedna,
druga i trzecia kratka i oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd. I tak mówiłam, mam 5 kratek pustych pomiędzy motywami. I teraz przejdziemy do drugiego rzędu motywu, czyli teraz zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku zrobię słupek. I teraz w motywie będziemy mieli, tutaj Państwu pokażę, po 2 kratki pełne, tak? Czyli zacznę tutaj przed tą kratką pełną, zrobię pełną i tutaj z tej strony za kratką pełną zrobię kratkę pełną. Czyli na poprzeczce przed tą pełną kratką zrobię kratkę pełną, czyli na poprzeczce 2 słupki i na tym pierwszym słupku z 4 zrobię słupek, czyli mam 4 słupki, tak? I teraz na tych kolejnych 3 słupkach, czyli tak przed chwilą mówiłam, zrobię po słupku, czyli 2 pełne kratki, to jest 7 słupków. I teraz zrobimy kratkę pustą. Nad tą kratką pustą tu robimy również kratkę pustą, czyli 2 oczka łańcuszka. I na tym pierwszym słupku z 4 zrobimy słupek. I na każdym z tych słupków zrobimy po słupku, czyli to jest teraz drugi słupek, trzeci słupek, czwarty słupek, czyli na każdym słupku z tych 4 zrobiłam po słupku i ponieważ za tą pełną kratką z poprzedniego rzędu tutaj muszę też zrobić pełną kratkę, więc zrobię jeszcze 3 słupki, tak? Czyli 2 słupki na poprzedce i słupek na słupku. I tak to, drodzy Państwo, wygląda, tak? I tak jak mówiłam, 2 kratki pełne to jest 7 słupków. I teraz przechodząc do kolejnego motywu, zrobimy 3 kratki puste, czyli raz, 2, na kolejnym słupku słupek, raz, 2, na kolejnym słupku słupek i raz, 2 i na kolejnym słupku słupek. I zrobiliśmy 3 kratki puste i przechodzimy na kolejny motyw, tak? Czyli tu zrobię teraz pełną kratkę, czyli na poprzedce 2 słupki i nad tą pełną kratką też zrobię pełną kratkę, czyli na każdym słupku z tych 4 zrobię po 1 słupku, czyli raz, 2, 3 i 4. Nad tą pustą kratką zrobię pustą kratkę, czyli 2 oczka łańcuszka. Przejdę na ten pierwszy słupek z 4 i na każdym z tych 4 słupków zrobię po 1 słupku, czyli to będzie 1 pusta kratka. I za tą pełną kratką na tej pustej również zrobię pełną kratkę, tak? Czyli na poprzedce zrobię 2 słupki i na słupku zrobię słupek. I teraz znowu zrobię 3 puste kratki pomiędzy motywami, czyli raz, 2, słupek na słupku, raz, 2, słupek na kolejnym słupku, raz, 2, słupek na kolejnym słupku i będę robić motyw, tak? Czyli będę powtarzać to samo, co tutaj, tak? Czyli zrobię 2 kratki pełne,
kratkę pustą i dwie kratki pełne. I później przechodząc do kolejnego motywu, znowu zrobimy trzy kratki puste. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd. I tak poprzednim miałam pomiędzy motywami 5, między ostatnim a pierwszym tutaj mam 3, tak? Pozostałych, tak? Pomiędzy motywami mamy 3 kratki puste. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu. To będzie trzeci rząd wzoru. Czyli zrobię na tym słupku 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę i na tym pierwszym słupku z 7 zrobię słupek. Tym razem mają być kratki 2 jeszcze puste, więc zrobię 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i w trzecim zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i w trzecim zrobię słupek, czyli ostatni słupek z tej części motywu. I teraz na tej pustej kratce tu zrobimy kratkę pełną, czyli na poprzeczce 2 słupki, 1, 2 i na tym pierwszym słupku 7 zrobimy słupek. I teraz znowu 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i w trzecim zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i w trzecim, czyli w ostatnim z motywu zrobię słupek. Czyli mamy teraz 2 kratki puste, tak? Teraz zrobimy 3 kratkę pustą. 2 oczka łańcuszka, 4 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka, 5 kratka pusta, czyli teraz na tym pierwszym słupku z 7 zrobimy słupek, 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki, w trzecim zrobię słupek, to jest 6 kratka pusta, i 2 oczka łańcuszka, ominę 2 słupki i na trzecim, czyli na tym ostatnim z motywu zrobię słupek. Czyli tutaj pomiędzy motywami w tym rzędzie będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kratek pustych. I teraz znowu jesteśmy na tej kratce pustej w motywie i tu zrobimy kratkę pełną. Czyli na poprzeczce 2 słupki, i na tym pierwszym słupku z 7 zrobimy słupek. I mamy kratkę pełną. I teraz znowu będziemy robić 7 kratek pustych, tak? Czyli 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki, na trzecim zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i na trzecim, czyli na ostatnim w motywie zrobię słupek. To już mamy 2 kratki puste i teraz 2 oczka łańcuszka na kolejnym słupku, słupek, 3 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka na kolejnym słupku, słupek, 4 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka, słupek na tym pierwszym słupku z 7, to już mamy 5 kratkę pustą, 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki, na trzecim zrobię słupek, to jest 6 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i na tym ostatnim słupku 7 zrobię słupek. I mamy 7 kratek pustych. Teraz zrobimy kratkę pełną, czyli na poprzeczce 2 słupki,
na pierwszym słupku z tych 7 zrobię słupek i znowu będę robić 7 kratek pustych, tak? Czyli, drodzy Państwo, tym razem na motywie, tylko tutaj, gdzie mieliśmy te 2 kratki puste, tu nad tej kratce zrobię teraz kratkę pełną, a między kolejnym motywem będziemy mieli 7 kratek pustych, tak? I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd, czyli w tym rzędzie na motywie robiliśmy tylko jedną kratkę pełną, tak? I między motywami mamy 7 kratek pustych. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu wzoru, czyli zrobię tu oczywiście 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Zrobię słupek na kolejnym słupku i teraz będę robić 2 kratki pełne, tak? Czyli na poprzeczce 2 słupki na słupku słupek, na poprzeczce 2 słupki, i na tym pierwszym słupku z 4 również zrobię słupek. Teraz zrobię kratkę pustą, więc 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i na tym trzecim, czyli na czwartym z kratki pełnej, tak? 2 słupki ominę, na tym ostatnim zrobię słupek. I teraz znowu będę robić 2 kratki pełne, tak? Czyli na poprzeczce 2 słupki, raz, 2, na słupku słupek i na poprzeczce 2 słupki i na słupku słupek. I tak to ma wyglądać, tak? Ten motyw. 2 kratki pełne, kratka pusta i 2 kratki pełne. I teraz zrobimy 3 kratki puste i przejdziemy na kolejny motyw, czyli 2 oczka łańcuszka, słupek na kolejnym słupku, 2 oczka łańcuszka, słupek na kolejnym słupku, 2 oczka łańcuszka i słupek na kolejnym słupku. I będziemy robić kolejny motyw, tak? Czyli teraz zrobimy 2 kratki pełne, czyli na poprzeczce 2 słupki, raz, 2, na słupku słupek, na poprzeczce 2 słupki i na tym pierwszym słupku z 4 zrobimy słupek. I teraz znowu 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i w tym ostatnim zrobię słupek. I teraz znowu 2 kratki pełne, tak? Czyli na poprzeczce 2 słupki, raz, 2, na słupku słupek, na poprzeczce 2 słupki i na słupku słupek. I teraz znowu 3 kratki puste, czyli 2 oczka łańcuszka słupek, 2 oczka łańcuszka słupek na słupku, 2 oczka łańcuszka i słupek na słupku. I znowu przechodzimy do motywu, czyli zrobimy 2 kratki pełne pustą i 2 kratki pełne. A między motywami mają być 3 kratki puste. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd i tak mówiłam, na motywie pomiędzy tymi pełnymi kratkami tu ma być kratka pusta po środku, tak? A pomiędzy motywami po 3 kratki puste.
I teraz przejdziemy już do ostatniego rzędu, gdzie wrabiamy wzór, tak? Czyli zrobię tu 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 2 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę, wbiję się w pierwszy słupek z 7, tak? Teraz zrobię 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i na tym trzecim zrobię słupek. I teraz jeszcze na kolejnych 3 słupkach zrobię po 1 słupku. Czyli będziemy mieli 1 kratkę pełną. Teraz zrobię 2 oczka łańcuszka i nad tą kratką pustą zrobię kratkę pustą. Czyli zrobiłam słupek na słupku, na tym pierwszym słupku 7. I teraz jeszcze na kolejnych 3 słupkach zrobię po słupku, bo tu również zrobię kratkę pełną. Czyli drugi słupek, trzeci i czwarty. Czyli z tej strony i z tej mamy po jednej kratce w motywie pełnej, tak? I teraz do kolejnego motywu będziemy robić kratki puste i zrobimy tych kratek 5. Czyli 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i w trzecim zrobię słupek. To jest 1 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek, 2 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek, 3 kratka pusta, 2 oczka łańcuszka, nawinę, na tym pierwszym słupku 7 zrobię słupek, to są 4 kratki puste i 2 oczka łańcuszka, nawinę, ominę 2 słupki i na trzecim zrobię słupek. I teraz kratka pełna, czyli na tych kolejnych 3 słupkach zrobię po 1 słupku. Czyli razem będę miała 4 słupki. Teraz zrobimy kratkę pustą, więc 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na tym pierwszym słupku 7 zrobię słupek. I ponieważ tutaj też ma być kratka pełna, więc jeszcze na kolejnych 3 słupkach zrobię po 1 słupku. Czyli będę miała 4 słupki. I teraz znowu zrobię 5 kratek pustych, tak? Czyli 2 oczka łańcuszka, ominę 2 słupki i na trzecim zrobię słupek. 2 oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek, to są 2 kratki puste, 2 oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek, to są 3 kratki puste, 2 oczka łańcuszka, na tym pierwszym słupku 7 słupek, 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę 2 słupki i na trzecim zrobię słupek. I na tych kolejnych 3 słupkach zrobię po 1 słupku, czyli będzie 1 kratka pełna. Jesteśmy na motywie, tak? Czyli na motywie tutaj ta kratka ma nam zostać pusta, więc zrobię 2 oczka łańcuszka i na tym pierwszym słupku 7 zrobię słupek. I tutaj również robimy kratkę pełną, więc na kolejnych 3 słupkach jeszcze zrobię po słupku, czyli będę miała 4 słupki, co oznacza 1 kratkę pełną. I teraz znowu, idąc do kolejnego motywu, zrobię 5 kratek pustych, tak? Czyli raz, 2, ominę 2 słupki, na trzecim słupek,
dwa oczka łańcuszka i na kolejnym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek na tym pierwszym słupku siedmiu. Dwa oczka łańcuszka, nawinę, ominę dwa słupki i na trzecim zrobię słupek. I na kolejnych trzech słupkach zrobię po słupku, bo tu ma być kratka pełna, tak? Czyli to jest raz, dwa, trzy, czyli razem mam cztery słupki, co daje nam kratkę pełną. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku siedmiu zrobię słupek i na kolejnych trzech słupkach zrobię po słupku, co razem da nam cztery słupki, czyli to nam tworzy kratkę pełną. I dwa oczka łańcuszka, ominę dwa słupki, w trzecim zrobię słupek, dwa oczka łańcuszka i na kolejnym słupku słupek. I dwa oczka łańcuszka i zamkniemy rząd oczywiście oczkiem ścisłym. I teraz już, jak widzicie Państwo, mamy motyw już skończony, czyli taką śnieżynka nam powstała, tak? I teraz będziemy już robić puste kratki, czyli proszę zobaczyć, sobie trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę, nawinę nitkę, na kolejnym słupku zrobię słupek, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z czterech zrobię słupek, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę dwa słupki i na trzecim zrobię słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z czterech zrobię słupek, dwa oczka łańcuszka, ominę dwa słupki i na trzecim zrobię słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek, dwa oczka łańcuszka i na kolejnym słupku zrobię słupek. I dalej dwa oczka łańcuszka, na kolejnym słupku słupek, dwa oczka łańcuszka i na kolejnym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, słupek na tym pierwszym słupku z czterech i dwa oczka łańcuszka, omijemy dwa słupki i na tym trzecim robimy słupek. Czyli nad pełną kratką powstaje nam po prostu pusta kratka, tak? Czyli, drodzy Państwo, w tym rzędzie robimy same puste kratki. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja skończyłam rząd. I tak jak mówiłam, w tym rzędzie robiliśmy same puste kratki. I teraz kolejny rząd będziemy robić to samo, czyli trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawinę nitkę i na kolejnym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na kolejnym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na kolejnym słupku słupek. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na kolejnym słupku słupek. Czyli w tym rzędzie robimy to samo, czyli same puste kratki. Na każdym słupku słupek i dwa oczka łańcuszka robimy przechodząc na kolejny słupek. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już zrobiłam rząd, czyli za motywem, proszę zobaczyć, mamy dwa rzędy kratek pustych, czyli słupek, dwa oczka łańcuszka, słupek.
I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu, czyli będziemy już pomału bombkę zamykali. Czyli ja na tym słupku zrobię 3 oczka łańcuszka. 2 razy nawinę nitkę, wbiję się w kolejny słupek, przeciągnę przez dwie i przez dwie. I to będzie jako 2 słupki, 2 razy nawijane, połączone razem górą. 2 razy nawinę nitkę, wbiję się w kolejny słupek, przeciągnę nitkę, przez dwie i przez dwie. Czyli dwie nitki mi zostały na szydełku. Nawinę 2 razy nitkę i na kolejnym słupku zrobię słupek 2 razy nawijany, ale przeciągnę go tylko 2 razy przez dwie nitki. I teraz połączę te słupki razem górą. I teraz znowu 2 razy nawinę nitkę, na kolejnym słupku zrobię słupek 2 razy nawijany, ale przeciągnę tylko 2 razy przez dwie nitki. Nawinę 2 razy nitkę i na kolejnym słupku zrobię słupek 2 razy nawijany, ale przeciągnę go raz i drugi raz przez dwie nitki. I teraz połączę je razem górą. I znowu 2 razy nawinę nitkę, na kolejnym słupku słupek 2 razy nawijany, ale przeciągnę raz przez dwie nitki i drugi raz przez dwie nitki. 2 razy nawinę nitkę i na kolejnym słupku powtórzę, czyli przeciągnę raz przez dwie nitki i drugi raz przez dwie nitki i połączę razem górą. I teraz znowu 2 razy nawinę nitkę, wbiję się w kolejny słupek i zrobię słupek 2 razy nawijany, ale raz przez dwie nitki, drugi raz przez dwie nitki, nawinę 2 razy, na kolejny słupek przejdę, zrobię słupek 2 razy nawijany, ale raz przez dwie nitki, drugi raz przez dwie nitki i teraz połączę razem górą. I może jeszcze raz pokażę. 2 razy nawinę niteczkę, wbiję się na kolejny słupek, przeciągnę przez dwie, 2 razy nawinę, przejdę na kolejny słupek, zrobię słupek 2 razy nawijany, ale raz przez dwie nitki, drugi raz przez dwie nitki i teraz połączę te 2 słupki razem górą. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu, czyli może jeszcze raz. 2 razy nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek, przeciągnę nitkę przez dwie, 2 razy nawinę nitkę, przejdę na kolejny słupek, zrobię słupek 2 razy nawijany, ale raz przez dwie nitki, drugi raz przez dwie nitki i teraz te 2 słupki połączę razem górą. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd i teraz oczywiście połączę oczkiem ścisłym. Tu, gdzie oczywiście robiłam te 2 słupki razem górą. Teraz zrobię 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na te kolejne oczko z tych 2 słupków włączonych razem górą i zrobię słupek i to będą jako 2 słupki łączone razem górą. Nawinę nitkę, przejdę na kolejne, przeciągnę przez dwie, oj, uciekło, przeciągnę przez dwie, nawinę, przejdę na kolejne, przeciągnę przez dwie i teraz połączę razem górą. Nawinę, na kolejne oczko, przeciągnę przez dwie, nawinę, na kolejne, przeciągnę przez dwie i teraz połączę razem górą. I znowu, nawinę nitkę, na kolejne oczko, przeciągnę przez dwie, nawinę, na kolejne, przeciągnę przez dwie i połączę razem górą.
I znowu nawinę, przeciągnę przez dwie, nawinę, na kolejne oczko przeciągnę przez dwie i połączę razem górą. I znowu nawinę nitkę, na kolejne oczko przeciągnę przez dwie, nawinę, na kolejne przez dwie i połączę razem górą. Czyli robimy to samo co w rzędzie poprzednim, tylko tu robiliśmy słupki dwa razy nawijane, tu robimy słupek raz nawijany i dwa słupki łączymy razem górą. Także może jeszcze raz. Nawinę nitkę, kolejne oczko przeciągnę przez dwie, nawinę, na kolejne oczko przeciągnę przez dwie i teraz połączę razem górą. I akurat chyba dwa oczka mi zostały, także już od razu skończymy, czyli przeciągnę, przeciągnę przez dwie, nawinę, na ostatnie już oczko przeciągnę przez dwie i połączę razem górą. I teraz oczywiście połączymy oczkiem ścisłym. I teraz, drodzy Państwo, jakby została komuś taka duża dziurka, to ja jeszcze w każdym oczku robię oczko ścisłe. Wtedy ona też przy usztywnianiu, bo wiadomo, że balon też troszkę rozciąga, to ona się tam nam tak nie mocno nie rozszerzy, tak? Czyli w każdym oczku robię oczko ścisłe. Ale mówię tak, żeby nam później wszedł w tą dziurkę balon. O, i ja już bombkę zrobiłam. I tak wygląda dziurka. I zaraz założę balon i zobaczymy, co nam wyszło. I tak wyglądać będzie nasza bombka. Oczywiście po usztywnieniu będzie wyglądała tak. I teraz jeszcze tylko spuszczę powietrze i Państwu pokażę. Nie wkładam całego balona, tak? Tylko dość małą część. Tutaj akurat włożyłam pół. To też zależy, mówię, jak się tam balon ułoży, ale nigdy nie wkładamy balona całego, bo ta bombka się po prostu wydłuży, tak? Od naprężenia balona ta bombka się będzie kształtować jako jajko, tak? Także nigdy nie wkładam więcej niż połowa, często nawet dużo mniej jak połowę balona wkładam do bombki i dopiero dmucham, tak? No nic, ślicznie Państwu dziękuję. Bombka jest bardzo prosta i szybka do zrobienia. Myślę, że się Państwu spodoba. I co? I do usłyszenia!